Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Kirker, który ogłosił tydzień temu swoją kandydaturę na prezydenta miasta Jawożna. Dzień dobry. Panie Michale, czy są już jakieś konkrety w pana kampanii wyborczej? Pierwszy konkret to. Dostęp do żłobków i przedszkoli miejskich w Jawożnie. To nie może być tak, że ludzie stoją w długich kolejkach, że robią jakieś konkursy, rywalizacje o miejsce ich dzieci w przedszkolach i żłobkach. Ludzie mają mieć prawo i miejsce właśnie w żłobkach i przedszkolach. To jest problem mieszkańców, który trzeba od razu rozwiązać. Dzisiaj wielokrotnie jest tak, że rodzice swoje dzieci zawożą do żłobków i przedszkoli poza Jawożnym. Oni powinni mieć tę możliwość w Jawożnie. To jest pierwszą rzecz, która jest absolutnie od razu do rozwiązania. To, co Pan powiedział, jest niewątpliwie bardzo ważnym aspektem dla jawożnickich rodzin, dla matek i dla dzieci. Dzieci powinny rodzić się w jawożnie i to jest nasz drugi konkret. Przywrócenie porodówki w szpitalu wielospecjalistycznym. To jest taka troszkę podstawa miasta i dzisiaj to nie powinno być tak, że kobiety boją się o to, gdzie urodzą dziecko: czy dojadą do Szanowa, do Sosnowca. Powinny mieć tę możliwość, aby spokojnie, bezpiecznie urodzić dziecko w jawożnie. To, co Pan mówi, wszystko jest bardzo prorodzinne, więc na tym będzie Pan chciał budować swój wizerunek i strategię? Ludzie, rodziny, dzieci, bezpieczeństwo to są dla nas bardzo ważne aspekty, dlatego bardzo mocno chcemy te aktualne problemy po prostu rozwiązać. Właśnie związane ze żłobkami, związane z porodówką, z przedszkolami, to jest coś, co chcemy po prostu rozwiązać. Natomiast nie są to nasze jedyne aspekty programu. Mógłbym o tym mówić dużo, no ale na to wszystko przyjdzie jeszcze po prostu czas. To w takim razie jestem bardzo ciekawa, jakie są kolejne konkrety i czy może zdradzi nam Pan jakiś jeden jeszcze? Jedną z pierwszych moich decyzji będzie to, aby w Jaworznie powstało schronisko dla bezdomnych zwierząt. W Jaworznie nie brakuje ludzi, którzy pomagają zwierzętom, którzy już teraz się tym zajmują. I nie brakuje także w Jaworznie zwierząt, które potrzebują tej pomocy. Jaworzno ma 87 tysięcy ludzi i nie ma takiego azylu dla zwierząt. Schroniska, które będzie profesjonalnym, świetnie prosperującym miejscem, w którym zwierzęta będą mogły uzyskać pomoc, a osoby, które już dzisiaj pomagają tym zwierzętom, będą mogły to robić na jeszcze lepszym poziomie. A skąd wziął się taki pomysł na stworzenie schroniska dla zwierząt w Jaworznie? Do tej pory angażowałem się w wiele akcji artytytywnych. Sam jedną także organizowałem na rzecz schroniska w Chełmku i zauważyłem, że jest to problem, a ludzie chcą pomagać. Sam mam też kota, moi przyjaciele mają swoje zwierzaki, oni także się angażują, także pomagają innym schroniskom, więc uznałem, że skoro tyle ludzi w mieście działa na rzecz innych schronisk w innych miastach i tyle osób chce pomagać tym zwierzętom, to dajmy im na to szansę i okazję, aby pomagać zwierzętom w jawożnie. To w takim razie kiedy będziemy mogli poznać kolejne konkrety z Pana programu? Wszystkie te pomysły są wynikiem rozmów, które prowadzimy z mieszkańcami, czy to na żywo, czy przez media społecznościowe. Mieszkańcy Jaworzna chcą rozmawiać. Mają swoje pomysły, dostrzegają problemy i my te problemy chcemy po prostu im rozwiązać. Dlatego także teraz zachęcam Państwa, abyśmy dalej rozmawiali, abyśmy dalej szukali rozwiązań na problemy, które dzisiaj nas wszystkich dotykają. Zapraszam wszystkich serdecznie na spotkania ze mną, aby właśnie tam o Jaworznie po prostu porozmawiać i te problemy znaleźć i rozwiązać. Dziękuję panie Michale za rozmowę i państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.